Projekt obejmuje różne grupy wiekowe. Tu w obecnej chwili jesteśmy na Dmuchańcach. Dzieci tutaj mogą w nieskrępowany sposób korzystać z tego, co najbardziej lubią w rozwoju, czyli z ruchu. Słychać dużo śmiechu, dużo radości. A ruch, wiadomo, w tym wieku jest podstawą rozwoju. Im więcej ruchu, tym swobodniej. W tym projekcie właśnie jest to mocno uwzględnione. Wszystkie zajęcia praktycznie poza tymi, które w czasie deszczu odbywały się w środku w hali, odbywają się w wolnej przestrzeni po to, żeby kontakt ze świeżym powietrzem był jak największy. Najbardziej mi się podoba zwiedzalnia wodna. Projekt jest nastawiony na współpracę, na rozwój kompetencji społecznych, bo dzieci muszą ze sobą współpracować. Wcześniejsze dni, bo dzisiaj ta grupa akurat ma dzień taki stricte ruchowy, odbywały się też zajęcia, gdzie dzieciaki mogły poprzez kreatywność swoją rozwijać a też wyobraźnię, myślenie takie przestrzenne, gdzie tworzyły na przykład wielką mapę. Był też dzień, w którym koncentrowaliśmy się na zabawach takich opartych na dramie, na historii, gdzie dzieci były w rolach, w których musiały rozwiązać zagadkę i pomóc bohaterowi. Starsze grupy pracowały bardziej w grupach takich uczących się współpracy, trochę rywalizacji, rozwoju tych kompetencji społecznych już dostosowanych do ich wieku. Projekt, myślę, że trafia w taką potrzebę, zwłaszcza po tym okresie takiego obostrzeń pandemicznych. Wiadomo, trochę musieliśmy modyfikować program, żeby te minimum przynajmniej były zachowane, odstępy czy maseczki, jeżeli są to przestrzenie zamknięte, ale dzieci bardzo potrzebują takiej interakcji między sobą. To jest coś, czego najwięcej się uczą o sobie, ale też o innych, o grupach. Stąd też taki nacisk na działania takie uczące współpracy, wypowiadania się, tworzenia swojego obrazu na tle grupy. To już trzecia edycja projektu Mam tę moc, realizowana w gminie Przeworsk. Dzięki dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dotacja to kwota ponad 80 tysięcy złotych. Mamy już za sobą letni wypoczynek dla dzieci pod nazwą Wakacje bez nudy. Obecnie trwają warsztaty kreatywne dla dzieci z wszystkich miejscowości. Dzisiaj jesteśmy na takim warsztacie właśnie tutaj w szkole w Mirocinie. Trwają spotkania nauczycieli i rodziców, ale będzie również w tym roku spotkanie mikołajkowe dla wszystkich dzieci biorących udział w tym projekcie.